We wtorek 15 września w obecności władz samorządowych na ręce prezesa szpitala powiatowego w Dzierżoniowie przekazana została nowoczesna karetka pogotowia. Środki otrzymaliśmy od powiatu dzierżoniowskiego i od gmin powiatu dzierżoniowskiego. Wszystkie gminy jakby złożyły się na to, żebyśmy mogli zakupić nową karetkę, jak również środki ochrony osobistej dla naszych pracowników. Koszt zakupu to jest 383 tysiące złotych. Karetka ma podstawowe wyposażenie, czyli nosze, krzesełko kardiologiczne, no i lawetę oczywiście do noszy, natomiast no, pozostałe wyposażenie specjalistyczne nim dysponujemy, także doposażymy karetkę we własnym zakresie. Jest to karetka zespołu podstawowego, będzie jeździł zespół podstawowy. W tej chwili posiadamy w powiecie dzierżoniowskim 3,5 zespołu podstawowego, czyli 4 zespoły w dzień, 3 zespoły w nocy. Będzie to pojazd, który zastąpi jedną z najbardziej wysłużonych karetek obecnie. Dar jest piękny, dar wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z powiatu dzierżoniowskiego. Fakt niezwykły, wszyscy się ponad podziałami pochylili, dali środki adekwatne do budżetu, do ilości mieszkańców, wszyscy bez problemu. Myślę, że to jest dobry przykład na to, że naprawdę jeżeli się chce, to wiele można zrobić, bardzo dużo, a to robimy nie dla barw politycznych, tylko dla mieszkańców naszego powiatu i to się udało i z tego trzeba się cieszyć. Jesteśmy praktycznie w 100% wszyscy samorządowcy, pan starosta, wójtowie, burmistrzowie z tego względu, że jest to takie można powiedzieć pospolite ruszenie samorządów i po wybuchu epidemii stwierdziliśmy, że chcielibyśmy wspomóc szpital powiatowy w Dzierżoniowie. Na początku był taki pomysł, żeby to był jednak sprzęt medyczny do zabezpieczenia tutaj ratowników medycznych, lekarzy. W trakcie okazało się, że ten sprzęt został zakupiony przez szpital, przez powiat, ministerstwo tutaj też wspomagało. Uznaliśmy, że dobrze by było, żeby coś też po tej epidemii pozostało i uznaliśmy wspólnie w ramach Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, wszyscy wójtowie, burmistrzowie i starosta, że złożymy się na zakup właśnie nowego ambulansu. Udało się zebrać kwotę 450 tysięcy złotych od gmin, plus tak jak pan prezes mówił, ponad 300 tysięcy złotych od powiatu i oprócz karetki zostały zakupione inne sprzęty, elementy, nie tylko na to, po to, żeby w trakcie epidemii mogły w szpitalu służyć, ale ja cieszymy się bardzo, że one pozostaną i liczę na to, że ta epidemia skończy się wreszcie, natomiast ten sprzęt, który został sfinansowany częściowo też przez samorządy naszego powiatu, pozostanie u nas na zawsze. Rzeczywiście pan starosta powiedział już wszystko to, co najważniejsze, że w trudnych momentach potrafimy być razem i to jest cudowne i to pokazuje, jaką jesteśmy siłą, bo tylko wspólnie można dużo. To, co chciałabym dodać w imieniu również nas wszystkich, to wielkie słowo dziękuję. My to słowo dziękuję mówiliśmy kilkakrotnie, powtarzamy za każdym razem, ale nigdy nie za wiele. Dziękujemy bardzo za to, że dzięki wam, dzięki waszej pracy, dzięki waszemu poświęceniu, zaangażowaniu i temu oddaniu tej pracy, którą na co dzień wykonujecie, my czujemy się bezpieczni. Nasi mieszkańcy mogą liczyć na waszą pomoc i na wasze wsparcie, a wiemy, jak wielu mieszkańców w tym czasie tego wsparcia potrzebowało. Wielkie słowo dziękuję, oby wasza praca sprawiała wam nadal tyle satysfakcji przede wszystkim, bo dzięki wam my czujemy się zdecydowanie lepiej. A to, co stoi za nami, to jest takie maleńkie słowo podziękowania za wielką waszą pracę i za wielkie wasze zaangażowanie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję panie prezesie.